Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiaj odniosę się do problemów o charakterze podstawowym. Mamy takie zagadnienia, które możemy zaliczyć do grupy spraw zasadniczych i wręcz zarazem praktycznych, ale i filozoficznych problemów, które dotyczą każdego podatnika, czyli każdy podatnik, szerzej każdy podmiot prawa podatkowego, dla niego są to czytelne zagadnienia. To nie jest to sfera takich, nazwijmy, dość hermetycznych refleksji ze strony teoretyków, czy zwłaszcza prawników. Chodzi o znaczenie prawa jurysdykcyjnego, czyli norm prawnych zastosowanych, powstałych w istocie, albo które pojawiają się w prawie jurysdykcyjnym, i różnicy między tymi normami, a normami prawa odczytanego. I to, że między prawem odczytanym, czyli przypomnę, prawem, które zastosował bezpośrednio podmiot prawa podatkowego w momencie, w którym był do tego obowiązany lub uprawniony. Podmiot prawa podatkowego nie ma czasu czekać, aż się tam po latach utrwali pogląd na temat treści normy prawnej, zwłaszcza że normę prawną wywodzimy z przepisu prawa, a te przepisy ulegają tak częstym zmianom, że w ciągu roku w stosunku do danego stanu faktycznego może mieć zastosowanie co najmniej nawet kilka norm prawnych ze względu na zmianę treści przepisu, który tu obowiązuje. I podatnicy, szerzej podmioty prawa podatkowego, już dawno dostrzegli tę zasadniczą różnicę i ten oddalanie się. Między prawem odczytanym a prawem jurysdykcyjnym są pogłębiające się różnice. Czyli czym później dany przepis prawa pojawia się w postępowaniach jurysdykcyjnych, tym te różnice są głębsze. I w obu przypadkach, w przypadku obu praw, zarówno prawa jurysdykcyjnego, jak i odczytanego, mamy do czynienia z heterodoksją. Tu nie ma jednego poglądu. O ile w postępowaniach jurysdykcyjnych, przynajmniej tak się nam wydaje, że sądy, zwłaszcza sądy, ale także organy podatkowe powinny dążyć do ujednolicenia poglądów na temat, czyli treści normy prawnej, czyli odrzucić inne jako nietrafne. No i zresztą słusznie chyba obywatele mają prawo oczekiwać, że władza wykonawcza będzie reprezentowała jednolity pogląd. Pogląd co do treści normy prawnej. My zresztą sprawa jest stara jak świat, znamy prawo podatkowe i wiemy, że do tego nawet władza ma dążyć, czyli minister finansów ma dążyć do jednolitości, czyli nie heterodoksji, tylko ortodoksji w stosowaniu prawa, a stosowanie prawa oznacza jednolitość poglądów, jeden pogląd na temat treści normy prawnej, bo stosujemy prawo, czyli normę, a zawsze tych norm można wywieźć z przepisu prawa co najmniej dwie, a czasami dużo więcej, chociaż są również, tak na marginesie, również takie przypadki, gdy ten dany przepis może być zinterpretowany tylko na jedną modłę, czyli nie mamy dylematu między ortodoksją a heterodoksją, bo przepis jest jednoznaczny, nie wymaga interpretacji. Przepis nie wymaga interpretacji i jego odczytanie bezpośrednie pozwala ustalić jedną normę prawną. Tak czasami bywa, ale w tym naszym skomplikowanym gąszczu to jest stan raczej wyjątkowy i coraz bardziej, coraz rzadziej, bardzo poszukiwany, ale coraz rzadziej występujący. I można nawet tego oczekujemy od sądów, że jednolitości
orzecznictwa, czyli jednolitości poglądów co do treści normy prawnej, że sądy powinny kierować się zbliżonymi, czyli nie są związane poglądami innych sądów. No, tam są pewne przepisy, które ograniczają tą swobodę wyboru treści normy prawnej w przypadku postępowań sądowo-administracyjnych i uchwał sądów administracyjnych, ale to związanie tą treścią uchwał jest też związaniem, treścią uchwał co do normy prawnej jest ograniczone. Więc tam sobie można wyobrazić, że w postępowaniach jurysdykcyjnych, nawet się oburzamy czasami, że tu mamy do czynienia z chaosem interpretacyjnym, bo mamy, czyli chaosem interpretacyjnym, to słowo chaos ma taki no, wydźwięk pejoratywny, i bo w tle się kryje nasze marzenie o jednolitości poglądów co do treści normy prawnej, czyli że w sądach i postępowaniach jurysdykcyjnych jest jeden pogląd, zgodny pogląd co do treści normy prawnej, no, co oczywiście z drugiej strony no, stoi w opozycji wobec naszych oczekiwań, że to właśnie przed sądem każdy ma prawo dochodzić poglądu co do treści, swojego poglądu co do treści normy prawnej i powinien nawet ten, kto dochodzi tego poglądu, uzyskać ochronę, jeżeli ten pogląd, który sformułował, jest sprzeczny z innymi poglądami, ale on go sformułował, jest tak samo poglądem trafnym, czyli wykładnia przepisu prawa pozwala sformułować również ten pogląd i on powinien zyskać nawet ochronę w postępowaniu sądowym, no bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, również równi co do tego, co do jego odczytania. Czyli sprawa jest dość złożona, ale to chyba ten wątek to na odrębne spotkanie. Dziś chciałbym, żebyśmy odnieśli się do tego dylematu podstawowego. Skoro tak jest, skoro prawo jurysdykcyjne, czyli prawo, które jest stosowane w postępowaniach jurysdykcyjnych, bardzo często się różni i będzie się różnić w stosunku do prawa zastosowanego przez obywatela, czyli prawa odczytanego, to czy ta zmiana, te nowe poglądy, te nowe normy, które pojawiają się często po latach, rodzą jakiekolwiek obowiązki wsteczne, retrospektywne. Mówiąc po ludzku, czy jeżeli zastosowałem określoną normę w momencie, tą odczytaną, w momencie składania deklaracji, a później po latach dowiaduje się, że w postępowaniach jurysdykcyjnych, które, bo jak mnie dotyczą, to jest oczywiste, natomiast nie dotyczących bezpośrednio danego podatnika, czyli tam się pojawia inna norma prawna, no czy to rodzi obowiązek korekty, czyli dostosowania się, dlatego że mamy dominujące poglądy, zaznaczam dominujące, no bo jeżeli są tam, jest tam ten przysłowiowy, znany nam chaos interpretacyjny, to tam się tym bardzo przejmować nie musimy i nikt się nie będzie tym przejmować. Ale jeżeli pojawia się po latach, a okres, którego dotyczy, nie uległ jeszcze przedawnieniu, czy podatnik, czy też płatnik ma obowiązek, czy on się ma dostosować, czyli wstecznie dostosować, bo ja rozumiem, że zmienia poglądy w bieżących rozliczeniach, tak, oportunizmu, kierując się tym bardzo ważnym oportunizmem prawnym, no skoro władza zmienia poglądy, no to ja też zmieniam poglądy, tempora mutandur, ale zachowuję prawo do zdania odrębnego co do przeszłości. I to jest to pierwsze pytanie, na które będę starał się dzisiaj odpowiedzieć. Będzie jeszcze tych pytań, jest kilka, ale to już chyba na następne spotkanie. Postaram się na to jedno odpowiedzieć, i jeszcze na drugie, które będzie relatywizować ową odpowiedź z perspektywy
zdarzeń judykacyjnych, które mają szczególne znaczenie. Na odrębną opowieść jest odrębną opowieścią jest problem niezgodności poglądu, który został przez nas zastosowany z prawem unijnym, tam gdzie mamy do czynienia ze zharmonizowanym prawem podatkowym, ale to już jest na pewno na następny raz. Teraz mówimy o innych wydarzeniach judykacyjnych, szerzej, wydarzeniach interpretacyjnych, bo to są to również uchwały NSA oraz interpretacje ogólne, więc bogactwo tu zdarzeń i problemów jest wyjątkowe. Zacznijmy od tej odpowiedzi na pierwsze pytanie. Czy późniejsza zmiana, znaczy pojawienie się innych poglądów, innych niż co do normy, co do treści normy prawnej, która została zastosowana przez podmiot prawa podatkowego, czyli różnica polega na tym, że w momencie zastosowania prawa podatnik przyjął inny pogląd niż, zaznaczam, pogląd wywodzony prawidłowo z treści przepisu prawa. Natomiast po latach pojawia się dominujący pogląd interpretacyjny, że ta norma ma inną treść. Czy to wynika, czy z tego wynika jakikolwiek obowiązek retrospektywny? Odpowiedź na pytanie jest nie, zresztą to jest niewykonalne w ogóle, biorąc pod uwagę zakres tego zjawiska. Można powiedzieć, z tym się należy pogodzić, że tak będzie. I podatnicy, ani szerzej inne podmioty prawa podatkowego nie mogą, nie są zobowiązane do korekt, czyli wstecznego zastosowania poglądu, poglądu nieskierowanego do danego podmiotu, bo to jest bardzo ważne, czyli poglądu, którego to jest problem, czy go można było przewidzieć. Wszystko teoretycznie można przewidzieć, tylko pytanie, czy podatnik, szerzej podmiot prawa podatkowego, powinien zajmować się tą przepowiedniami, czyli przewidywaniem, prognozą co do treści normy prawnej, jaką to normę prawną wymyśli sobie władza wykonawcza czy sądownicza. Niektórzy nawet to robią, tylko skala zjawiska jest tak bogata, że oczekiwanie od obywatela, żeby później wykazywał na przykład zaległości podatkowe albo nawet nadpłaty tylko dlatego, że zmieniły się poglądy, które to poglądy co do treści normy prawnej w postępowaniach jurysdykcyjnych albo są nowe poglądy sprzeczne z tym, co myślał co i zastosował podatnik, są wystarczającą przesłanką albo rodzą prawa. Co do obowiązków chyba nie mamy wątpliwości. Obywatel nie ma obowiązku być prorokiem, prawda? I nie ma obowiązku wiedzieć, jakie będą przyszłe poglądy władzy, natomiast czy może skorzystać z dobrodziejstwa poglądów korzystniejszych? Może. Tego prawa nie można mu ograniczyć, czyli jeśli stosował bardziej ortodoksyjną treść, bardziej restrykcyjną treść normy prawnej, a później pojawiły się poglądy korzystniejsze co do treści normy prawnej, to oczywiście postępowanie nadpłatowe może wszcząć, oczywiście wtedy, kiedy jest ono dopuszczalne. Problem drugi to dotyczy tych wydarzeń judykacyjnych lub urzędowych wydarzeń interpretacyjnych, jakim są ogólne akty, które nie są aktami bezpośrednio stosowania prawa, tylko są aktami, gdzie wyrażany jest pogląd co do treści normy prawnej. Mówimy tu o interpretacjach ogólnych ministra finansów oraz uchwałach Sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tu można z tego wywodzić następujące prawa i obowiązki. Na pewno jeżeli zastosowana norma prawna przez podatnika w momencie, w którym ją zastosował, była mniej korzystna od tej, która wynika z uchwały czy też z interpretacji ogólnej, podatnik ma prawo skorygowania, wykazania nadpłat, lecz po prostu skorzystania
z dobrodziejstwa korzystniejszego poglądu, chyba że akt dotyczący, no, który ma to w tym przypadku zastosowanie, ograniczał jego dobrodziejstwo do czasów przyszłych. Może tak być, może tak być. Może być ograniczenie, że nieraz tak zresztą było, że przyszły pogląd ma zastosowanie do zdarzeń przyszłych, natomiast i bieżących, i tych, które mają wystąpią po opublikowaniu tego aktu, czyli tam interpretacji ogólnej lub też uchwały, natomiast co do wcześniejszych, ten pogląd nie ma zastosowania. Czy to się mieści w granicach sztuki? Mieści się, chociaż tak bezpośrednio nie ma żadnej bezpośredniej podstawy prawnej. Natomiast gdy jest odwrotnie, gdy pogląd ten jest mniej korzystny, czyli norma prawna wynikająca z uchwały lub też z interpretacji ogólnej jest mniej korzystna w sensie obiektywnym dla obywatela w stosunku do tej, którą zastosował, wówczas dochodzimy do jednego z podstawowych dylematów. Czy pogląd tego rodzaju, pogląd władzy ma ten skutek retrospektywny? W tym przypadku, jeśli jest mniej korzystny dla obywatela. Z reguły powiemy wszyscy, że nie. Że zasada zaufania, konstytucyjna zasada zaufania do prawa, również i do organów władzy publicznej, uzasadnia pogląd, że skoro do tej pory milczałaś, to znaczy nie możesz nas ganić i uznać za bezprawne to, co robiliśmy, nie znając swojego bardziej niekorzystnego poglądu. I zresztą z reguły tak też są, nawet w treści uchwał lub interpretacji pojawiają się tego rodzaju ograniczenia, że ten pogląd ma zastosowanie do zdarzeń przyszłych, albo nawet do zdarzeń przyszłych, niekoniecznie bezpośrednio następujących po opublikowaniu tego dokumentu. I sądzę, że tu te dwie konkluzje może na dzisiaj są wystarczające i sądzę, że nie budzą tak zasadniczego sprzeciwu, bo raczej byśmy byli w głębokiej opozycji w stosunku do poglądu, że może władza narzucić nam wstecznie pogląd co do treści normy prawnej, które będzie miało skutek ten pogląd. Poglądy nie mają treści retrospektywnej. Przepis był cały czas taki sam. Musimy się zgodzić, no to już jest na koniec, ale już nie będę tego rozwijać, ale musimy się chyba zgodzić, albo powinniśmy się zgodzić z tego rodzaju poglądem, że dorządzi nami nie ortodoksja, tylko heterodoksja. I to, że mamy, każdy z nas ma prawo odczytać prawo w dobrej wierze, w taki sposób, jak go odczytuje, wynika z zasady równości wobec prawa, które jest takie same dla władzy wykonawczej i sądowniczej, jak i dla obywatela. Bo jest jeden ustawodawca, a wszyscy inni tylko je to prawo odczytują. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękuję za uwagę. Do widzenia.